Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie postaw na milion. Konkretniej rzecz ujmując, rumuńska wersja tego teleturnieju, która nosiła nazwę Tsu Bani Jos i była emitowana jesienią roku 2012 na antenie stacji Antena 1. Rumuńską wersję teleturnieju postaw na milion prowadził ten pan, czyli Dan Negru. Dan Negru, który kilka lat później robił rumuńską wersję teleturnieju Guess My Age. W grze do wygrania było 100 tysięcy euro. W 5-10 paczkach po 2000 euro. Tutaj oczywiście może dziwić fakt, że grano o euro. Tym bardziej, że walutą w Rumunii obowiązującą nadal jest lei. No ale to taka fanaberia producentów. Tak wyglądało studio, jak wyglądała gra. Gra, no klasyczny format, taki sam jak u nas w polskiej wersji. 8 pytań, jak widzicie. Pierwsze 4 pytania, po 4 odpowiedzi. Kolejne 3 pytania, czyli 5, 6, 7 po 3 odpowiedzi. No i finałowe, ostatnie 8 pytanie miało 2 warianty odpowiedzi. No i co dalej? W grze oczywiście brało udział para uczestników, no i wiadomo, trzeba było w ciągu jednej minuty rozłożyć pieniądze na zapadnie. Wszystkie pieniądze na zapadnie. Jedna zapadnia oczywiście musiała być pusta, no a tak samo jak u nas w polskiej wersji. No i cóż, no ale rumuńska wersja, podobnie jak wersja brazylijska, posiadała pewne koło ratunkowe. Koło ratunkowe wyglądało tak. To był tak zwany Joker. Joker, którego można było użyć tylko raz w ciągu całej gry i po usłyszeniu odpowiedzi na dane pytanie. Jeżeli zawodnicy użyli tego Jokera, wtedy pytanie zostało wstrzymane po usłyszeniu odpowiedzi, ale bez znajomości tego pytania. Pytanie zostało wstrzymane, no i potem następowała zamiana kategorii. No bo jak wiemy, tak samo jak u nas w Rumunii do wyboru były dwie kategorie. No i cóż, zawodnicy wybierali jedną, słyszeli odpowiedzi na to pytanie, no i mogli powiedzieć Joker. Jeżeli mówi Joker, wtedy pytanie zostało wstrzymane, jak już powiedziałem, i wtedy zostało zaprezentowane to pytanie, ale już nie obowiązywało. I na jego miejsce wchodziło to pytanie z drugiej kategorii, którą pierwotnie uczestnicy odrzucili. No i co dalej? No i to gra jak gra. Tak wyglądał zegar. Zapadnie. Ile było na tych zapadniach? No i oczywiście, ile mogło spaść. Najniższa wygrana to 2000 euro. Najwyższa 100 tysięcy euro. Jak mogliście zauważyć, banknoty 5-eurowe. 5 euro. No i tak wyglądała rumuńska wersja teleturnieju postaw na milion. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!